Chrystus zmartwychwstał. Alleluja! Dziś w psalmie słyszeliśmy słowa: kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. To jest fenomenalne, cudowne, że Pan Bóg właśnie potrafi, jest tak wszechmocny, że na tym, co wydaje się być słabe, odrzucone, nie mające znaczenia, buduje coś wielkiego. Coś wspaniałego, co jest cudem w naszych oczach. O tym nam mówi zmartwychwstanie Chrystusa. I chciałbym, żebyśmy może właśnie z tym przesłaniem psalmu zostali. Nawet jeśli nam się wydaje, że w życiu naszym czasem coś nie układa się tak, jakbyśmy chcieli, coś nie wychodzi, może czasem do siebie samych mamy o coś pretensje, nie wiem, postanawiamy sobie, że będziemy pracować nad taką czy inną wadą, nad taką czy inną słabością, a nie wychodzi, a upadamy, się podnosimy i znowu tak. Może właśnie na tej słabości chce Bóg zbudować coś mocnego, bo tylko człowiek, który doświadcza kruchości i słabości swojego życia, ma szansę na odkrycie obecności Boga, który jest skałą, który jest fundamentem, który jest nadzieją. Dziś w sekwencji śpiewaliśmy: zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja. On jest naszym Panem, On jest naszą nadzieją. I On nam pokazuje, że nawet na tym, co słabe, co nieznaczące, co odrzucone, można naprawdę zbudować coś, co staje się dla innych cudem niepojętym, nie do ogarnięcia przez ludzki rozum. Taki jest nasz Bóg, który wielką moc skrywa w tym, co małe, pokorne. Dlatego radujmy się, niech Pan będzie naszą nadzieją, niech te troski i niepokoje codziennego życia i te troski i niepokoje naszych czasów nie złamią nas, nie załamią, nie odbiorą nadziei. Życzę wszystkim dobrego przeżywania czasu wielkanocnego, nie tylko niedzieli czy poniedziałku, ale całego okresu oktawy, okresu wielkanocnego. Niech ta radość zmartwychwstania i pokój płynący od Chrystusa zawsze goszczą w naszych sercach. A na dzisiejszą niedzielę, no nie wypadałoby inaczej, radosna nuta radosnej muzyki organowej. Tym razem utwór kompozytora, który w naszych spotkaniach pojawia się chyba po raz pierwszy. Nie jestem jakimś mistrzem języka francuskiego, ale ten kompozytor to Louis Lefebvre-Willy, który komponował, no można powiedzieć, dość humorystyczną muzykę organową. Wiąże się to z pewną anegdotą. Pewien biskup czy kardynał miał powiedzieć, że ten pan organista używa tak subtelnie organów. Miał być to oczywiście trochę pewnego rodzaju przytyk, że ten hierarcha kościelny wątpił, iż wspomniany przeze mnie kompozytor potrafi coś wirtuozowskiego, wielkiego zagrać. On miał na to odpowiedzieć: już ja ci pokażę, jak można grać na organach. No i stąd wiele jego utworów nosi znamiona taki, można powiedzieć, humoru, groteski troszeczkę. Ale właśnie na tę niedzielę taki radosny marsz w tonacji G-dur ze zbioru L'Office Catholique. Zapraszam do wysłuchania tego utworu. Niech tchnie w nasze serca trochę radości. I na kolejne spotkanie ze Słowem i Muzyką zapraszam w kolejną niedzielę, która jest niedzielą Bożego Miłosierdzia. Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.